Jeśli chodzi o gości, oni dzisiaj w następującym zestawieniu zaczynają to spotkanie z jedynką. Odra kontra Iskra. Zaczynamy mecz 17. ostatniej planowej kolejki w rozgrywkach czwartoligowych w śląskiej grupie drugiej. Rusza kontra Odry. Abuladze świetnie dostrzegł Tabale. Adrian Garcia Tabala jest w polu karnym. Ostry kąt. To był chyba strzał. A zanotował także swój trzeci hat-trick w seniorskiej karierze Tomasz Zawadzki, a teraz dobre podanie do Abuladze, nie ma spalonego, strzał, ale ta piłka po kośle trafia w ręce Tkacza, nie... Tabala, Dudziński, przed bramkę, nie trafił Abuladze, zamknie akcję Zieliński, ale uderza obok bramki. Komraus, Tomasz Zawadzki między nogami Wosia, ładnie wygląda ta akcja Iskry, jest już w polu karnym Zawadzki, szuka dryblingu, Zawadzki uderza, ale zabrakło mu tam miejsca na lepszy strzał. Złe teraz rozegranie i Zawadzki może puścić w bój Pustelnika. Fabian Pustelnik, to już okolice pola karnego. Pustelnik, natomiast ten strzał daleki od ideału. Zdunek, Woś oskrzydla tę akcję. Dobre zagranie w pole karne, strzał głową Tabali, ale broni Tkacz. Początek drugiej części spotkania, na którą gospodarze mają zapewne jeden cel, a więc zdobyć tę bramkę, która da im 3 punkty i która da im fotel lidera wyborem. Futbolówka wraca do Abuladze, dobra centra, nie trafił Krzyżok, zamknie Dudziński, jeszcze zagrywa, ale tam ratuje się obrona Iskry, Zieliński obok bramki. Dudziński ma więcej miejsca w strefie środkowej, goni go Komraus. Abuladze, narożnik pola karnego, Abuladze, bomba w kierunku bramki, broni Tkacz, jeszcze Dudziński, nie trafił, Adrian Gar... Białas na pole karne, dobra centra, strzał i piłka w siatce, na raty, ale skutecznie Arkadiusz Lalko na 1-0 dla Odry Wodzisław w 55. minucie spotkania. Kilkuminutowy napór i dopieli swego po przerwie podopieczni Adama Burka. Oczywiście zawodnik występujący z numerem 10, Tomasz Zawadzki. Strata Tatarczucha, przejął Białas, ruszył Abuladze, ładny dribbling, strzał w kierunku dalszego słupka. Poprawnie Pławecki, Żur na wolne pole, ruszył tam Komraus. Mija lalkę, Komraus, ale obok bramki. Karne dopiero tam został zatrzymany przez Pławeckiego, ale futbolówka wraca pod nogę Białasa. Zagranie przed bramkę, gol! Damian Tarka w 75. minucie na 2-0. I wydawało się, że z takiej sytuacji, kiedy już dwukrotnie niebezpieczeństwo jest zażegnane, kiedy najpierw interweniował noga, później Pławecki, wydawało się, że z tej akcji już nic nie będzie, ale... Piłka znowu znalazła się pod nogami zawodników Odry. Tego Iskry, dobrze Abuladze do Gacia. Dobry dribbling w polu karnym, jest 11 po faulu Andrzeja Żura. Obrońca Odry czy bramkarz Iskry? Gać pewnie na 3-0 w 78. minucie. Podwyższa prowadzenie Odry Wodzisław. Iskry. Niepewne tam zagranie z Jawińskiego, Dudziński, broni Tkacz, będzie dobitka, gol! Salwador Pryka ze swoim premierowym trafieniem w barwach Odry w czwartej lidze. 85. minuta, 4-0. Wzdłuż linii końcowej dribbling Damiana Tarki, wyłożenie w pole karne, Gaci, ta piłka odbija się od zewnętrznej części. Duma Wodzisławia spędzi zimę na pierwszej pozycji jako mistrz jesieni. No i pytanie tylko, ile będzie wynosiła przewaga nad drugim miejscem, nad Unią Książenice? Czy punkt to jest stan obecny, czy też większa liczba oczek? Bo w najbliższą sobotę w meczu z Czańcem mogą jeszcze podreperować swoją zaliczkę podopieczni Adama Bur. Strzelanie rozpoczął w 55. minucie Arkadiusz Lalko. Następnie
Bramkę dla Odry zdobył w 75. minucie Damian Tarka, 3 minuty później z rzutu karnego Artur Gać, a wynik ustalił w 85. minucie Salwador Pryka.